Witajcie, słoneczka. Właściwie to dzisiaj jest bardzo poważne zadanie dla poważnych adeptów sztuki. Dlatego może nie wiem, słoneczka, tylko może witajcie, szanowni goście, na mojej pierwszej próbie nauczania rysowania. Do tej pory były różne zadania konstrukcyjne, jakieś takie fajne dla maluszków, dla średniaczków. To dzisiaj takie trochę trudniejsze zadanie. Będziemy, i bardzo poważne, będziemy rysować jednorożce. Wymyśliłam go specjalnie dzisiaj, specjalnie właśnie na tą okazję. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczymy, przechodzimy do pracy. Ten jednorożec jest tak mega szybki, że potem Wam pokażę, że można go narysować, jak już wyćwiczycie rękę, w ciągu jednej minuty, nawet mniej niż jedna minuta. Serio. Ale nie jest to łatwe. Zobaczymy, czy mi się uda w ogóle, czy będę potrafiła wytłumaczyć Wam, jak coś tam rysować bez interakcji, czyli bez tego, że nie jesteście obok, nie mogę Wam powiedzieć, o tutaj inaczej, to dla mnie też nie jest łatwe, dlatego zobaczymy, no spróbujemy, mam nadzieję, że się uda, jeśli Wam się to spodoba i okaże się, że moje wyjaśnienia nie są masakrycznie zakręcone i da się tego to coś zrozumieć, to no myślę, że w rysunkach, w zdjęciach rysunków Waszych jednorożców pokażecie mi, że się da, dobra, że było ok. Bardzo Was proszę. Zabieramy się do roboty. Wymyśliłam sobie to tak. Najpierw. A! Widzicie, ja sobie przykleiłam w pionie, bo na sztaludze, na szkicowniku, ale Wy sobie róbcie lepiej w poziomie. O, chyba, że no macie sztalugę, no to też w sumie fajnie, no. Czemu nie? Tu u góry mam karteczkę jedną. Na niej będę pokazywała różne takie gesty, jak ta kreska ma wyglądać. Flamaster, zwykły czarny flamaster, jakikolwiek. O, gdzieś tu miałam nawet drugi. Czekajcie, zaraz Wam pokażę jeszcze inny zwykły flamaster. Kolejny, nie? Obojętny. Ten wzięłam taki grubszy, to się nazywa, że coś tam do białych tablic. O, nieważne. W sumie niebieskim też można narysować. Taki grubszy raczej. Na tej będę rysować jednorożce. Zaczynamy od środka. Środek, tu jest środek kartki. Kartkę dałam w poziomie. Tak, bo ja później chcę coś z tego zrobić. I robimy tak jakby takie V, ok? Patrzcie, takie V, albo no nie do końca V, bo nie będzie się tutaj łączyć, zaraz zobaczycie. Jedna kreska, dość długa, to jest taka kreska, ciach, dobra? Druga kreseczka, odstępie, malutka i nie łączę ich oczywiście. Z tej kreski, jak się można domyśleć, będzie róg, patrzcie, ciach, do szpica, ciach, dobra? Z tej będzie uszko, taka jestem sprytna. Ale właśnie po to opracowałam. To sobie zakończam ten róg, żebym wiedziała, dokąd jest. I okej, najpierw zabieram się za tą stronę. To będzie grzywa z tej strony. Troszeczkę zawinkla, jak to mówię. Czyli nie z samego końca, tylko troszeczkę wyżej zaczynam. I zrobię takie coś, patrzcie. Takie S, ale to będzie takie S. Okej, nie takie O, nie takie sy, tylko takie rozciągnięte S, o. Takie średnie, możecie poćwiczyć sobie gdzieś na kartce, tak jak ja sobie tutaj ćwiczę. Czemu nie? Takie rozciągnięte, też nie takie S. No, takie wiecie, mięciutkie. Jak rzeka, coś. I nie jest to takie S w pionie, tylko popatrzcie, po skosie, ok? Czyli robimy tak. Dość długie to, takie jak, popatrzcie, jak róg mniej więcej. Ciach, długie jak róg. Dobra, jedna kwestia. Teraz tak. Ta kreska, to jest grzywa, zaraz zobaczycie wszystko. Ona się tutaj łączy, idzie do ucha, ale jak widzicie, ja nie dotykam wszystkiego, nie robię tej kreski takiej od punktu do punktu. Tylko takie pciam, różne. Wyćwiczycie rękę, to samo Wam się będzie robić różne, także spoko. Teraz z ucha, z tej części strony ucha idę do tego, ale nie muszę tego dotknąć tak naprawdę, popatrzcie. Teraz będę robić taki przecinek, ale to będzie taki przecinek, o, taki. Okay? Widzicie, tu mocno trzymam, a potem go puszczam. Trzymam, puszczam. Raz się uda, raz się nie uda, ale ma być taki po skosie przecinek, taki długaśny. Teoretycznie ma dążyć do tego czubka, ale nie musi do niego dodążyć, dojechać do końca. Czemu? Nie musi. Jak mi się, o, mogłoby trochę dalej pójść, ale nie przejmuję się tym, później to sobie będę poprawiać. Kolejna kwestia trudna, chyba jedna z najtrudniejszych. Gdzieś w połowie wysokości rogu spuszczam linkę w dół, tu. I robię taki przecinaczek pod grzywą, ok? To jest przód twarzy
pyska. Jednorożca mojego. Okay, czyli tak. Nie robię tego tutaj. Nie robię tego tutaj. Patrz, spuszczam sobie, jakbym sobie niteczkę przytrzymała. Spuszczam sobie niteczkę, ciach. I to jest taki króciutki odcinek. Jak ten przy uszku. Macie? No to teraz tak. Z tego zrobię znowu przecinek. Ciach. I zrobię ten przecinek teraz, jak mam tą kreseczkę, to teraz przecinek mój będzie taki. Do góry. Mam tą kreseczkę. Taki. Cel. Linia równoległa. Zakręcona. Mniej więcej oczywiście. Jak ona nie będzie idealnie równoległa, nic się nie dzieje. Oj, strasznie mi chude wyszło. Trudno, będę musiała tutaj wcisnąć oko. No dobra, to zaraz najwyżej. No dobra, trudno. Ale to nie poprawiamy tego, ok? Jak Wam wyjdzie? Tak mniej więcej odchodzi takie równoległe, czyli takie to, jak tory pociągowe. Dobra, teraz wracamy do tego ucha. I robimy teraz kolejny przecinek. Popatrzcie, teraz będzie przecinek taki. Długaśny, zakręcony, prawie pionowy, zakręcony. O, z tego miejsca. O, tu mi trochę to zahacza, ale wyszło nawet. Mamy? Taki długi. Taki długi. Ciach! Długi, bo to jest kawałek głowy, kawałek szyi, jeszcze tułów i nogi. No to długi, nie? Popatrz, to już jest wyższy koń, tu będzie miał nóżki. To teraz robię mu szyję. Szyję nie chcę mieć strasznie grubej, nie chcę, żeby to był jakiś dinozaur, ani jakiś małpa jakaś czy coś, no z jakąś grubą, dziwną szyją. Ma być smukła, ale też nie jakaś chuda jak patyk, no nie? Dlatego nie robię tutaj, jak się kończy to. Nie, 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 nie. Tu gdzieś tak trochę. Musicie sami zdecydować. I tu będzie kolejne S. Czyli mamy tak. S, przecinek, 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 przecinek. I znowu S, ok? Teraz to moje S. Oj, kartka mi się skończyła. Teraz to moje S będzie takie. Ok? Popatrzcie. Takie. Idę stąd. To jest S. To jest znak zapytania, nie S. To jest drugą stronę. Ups. Dobra, znak zapytania, popatrzcie. Znak zapytania wygląda tak, nie? Takie coś. Czyli odwrócone S. Jak maluchy czasami rysują S, to w drugą stronę właśnie rysują. Czyli teraz odwrócone S. Czyli znak zapytania, ale też nie takie, tylko takie trochę łagodniejsze i ze skrętem. Spróbujcie. A tak naprawdę moglibyście sobie podzielić, że tu jest szyja, a to potem się i pupka się od razu robi. Ta pupa mi się zwykle ten, więc przedłużam sobie. Mogę sobie przedłużyć, nie muszę. Jak Wam wyjdziecie, dojdziecie do sprawy, to w ogóle samo wszystko ciach, ciach, ciach będzie się robiło. Już mamy dość dużo. Ok, teraz ogonek. O, tu ma pupę, więc robię kolejne S. Z tym razem, Boże, już się gubię. Zaraz się okaże, że nie znam liter. Pięknie. Dobra, robię jakieś eski z jednego punkcika, która jest, ten punkcik oczywiście wiadomo jest pupą. Tutaj robię takie, nie wiem, czy będzie widać, kopytka. Z tego trzy kreseczki, jeden przecinek. Dobra, teraz wracamy do oka. Oko powinno być tu. Tu, moi drodzy, jak jest głowa, to cały razem grzywą to jest głowa. Oko chcę ogromne zrobić i chcę je zrobić na środku. Ponieważ grzywa mi częściowo zasłania, to ja sobie robię tutaj taki przecinek. Ciach. Mniej więcej zazwyczaj to wypada, jak tutaj to miejsce rogu jest. Ale to mi tak wypada, nie wiem, czy Wam tak identycznie wyjdzie. Widzicie? I tu mam teraz, jak zrobiłam taką kreseczkę w dół, jak ten przecinek, tylko mniejszą. U mnie jest bardzo mało miejsca na to oko, więc będzie takie zasłonięte przez grzywę mocno. No to tutaj, widzicie, teraz robię takie samo jak tu, takie tory, jak mówiłam, rzęska. I robię tak, tak. Zostawiam światełko. Ciach. Mamy? Ja sobie tutaj jeszcze poprawię, bo mi tam trochę nie, to nie wyszło. A no tak w sensie, że robię to takie włosy na grzywie, tak jak tutaj na tym. No, trochę za dużo tych kresek, ale nic nie szkodzi. Teraz za winkla robię takie grzywa druga. Ja sobie jeszcze takie coś zrobię. Grzywa, żeby to leci w tamtą stronę, wiecie. I teraz tak, tutaj też takie eski powinny być. Ale jak zrobicie kreseczki, też będzie ok. A! Nozdrze. Mini, mini nozdrze, czyli dziurka w nosie. Tu gdzieś na końcu. Jest szaderski? Dobra, to najpierw. Najpierw zrobimy w takim razie powtórkę. Teraz na szybko pokażę, jak to się robi. Ciach. I pokażę Wam, jak to szybko naprawdę można zrobić.
Tak się nie pomylę. Dobra, okej, okay, czyli róg, uszko. To jest róg. Zakończam. Uszko, ciach. Robię sobie S. Łączę. Ciach. I teraz tak. Spuszczam z połowy niteczkę. Jak to się nazywało? Linia równoległa. Teraz za ucha znowu. Długi odcinek. Oj, za krótki mi trochę wyszedł. No może go poprawię. Teraz robię szyję. Tu sobie gdzieś zaznaczam. Drugie S, które mi zmierza do dołu. Ok? Patrzcie. Tu zawsze można to coś poprawić, jak nie wyjdzie. Ale najładniej to wygląda, jak jest z jednego gestu. Wtedy jest ekstra. Dobra. Czyli pupę znajduję nie za nisko, no chyba, że siada ten jednorożec. Nie, gdzieś tutaj wyżej trochę. No najlepiej to jest takie eski, się udało. Ciach. Jakieś takie wściekłe mi wychodzą trochę. A nie wiem, widocznie mam taki dzień. Czasami nie mam wpływu na te zwierzątka moje. Tu gdzieś drugie ucho można dorysować, jak się chce oczywiście. Aha, i jeszcze ta grzywa z tyłu, zza winkla, którą tutaj można dodać. Ciach. A! I małe kreski, albo eski, albo łuki, obojętne, albo przecinki. A tutaj jak chcecie, bo to jest małe, ja mam gruby pisak, to nawet nie robię różnicy. No i tak, moi drodzy, można to wziąć, pokolorować sobie kredeczkami, ciach, kredki. Możecie. Nie chcę marnować czasu, chcę, żeby ten filmik był jak najkrótszy. I ja sobie stwierdziłam, że sobie go mniej więcej później wytnę. Jeśli macie ochotę potem sobie coś z tym zrobić, możecie po prostu schować do szuflady, narysować kartkę, wysłać w przeciółce, że jednorożca pięknego potraficie rysować. No, czad. Ale jeśli chcecie zostawić to u siebie, to popatrzcie, co ja robię. Wycinam z takim paskiem na dole, zostawiam taki pasek na dole. Jeśli chcecie sobie postawić, bo wszystko macie powieszone na szybie, na ścianach, to to sobie możecie zrobić przestrzenne. Czemu nie? Popatrzcie. Ciach, zostawiłam dół. Biorę kawałek taśmy klejącej. I sobie tutaj łączę te dwa elementy. Znaczy te dwa te. Mam jednorożca stojącego. Ekstra jest, nie? Dobra, popatrzcie. Taki słodziak. Tamtego nie wiem, czy dosięgnę. Okej, dosięgnę. Tu mam takiego, pokolorowanego już. Też trochę wściekły. No i myślę, że tyle. Mogłabym jeszcze raz narysować. No mówię, to naprawdę jest kwestia jednej minuty, taki rysunek, takiego jednorożca. Jak już dojdziecie do wprawy, te kreski. Można sobie poćwiczyć z boku. Ja też ćwiczyłam, jak się uczyłam. Można w ciągu jednej minuty takiego fajnego jednorożca zrobić. Jakby, nie jestem pewna, czy dobrze wszystko tłumaczyłam. Jeśli Wam się spodobało, no to fajnie. Jeśli w ogóle coś zrozumieliście, będziecie pewnie cofać i do przodu, bo ja strasznie szybko wszystko zawsze tłumaczę i mówię. A jak widzę, jak coś jest źle, to po prostu mogę to wyhaczyć. Tym razem nie mogę zobaczyć, więc sami musicie sobie stop i jeszcze raz najwyżej, dobra? Jak Wam się spodobało, to czekam na zdjęcia Waszych jednorożców. Jakbyście chcieli widzieć, jak robić głowę jednorożca, tak bardziej technicznie, portret taki jednorożcowy bardziej, no to mówcie, to też mogę Wam nagrać, pokazać, jak będziecie chcieli, a jak nie, to będę jakieś konstrukcyjne robić, albo co mi tam do głowy przyjdzie, jeszcze nie wiem, naprawdę. Za każdym razem coś innego wymyślam i, no i nie wiem, co tam będę za kilka dni akurat miała, jaki pomysł dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i czekam na Wasze zdjęcie, na Wasze jednorożce. Pa, pa, niech będzie magicznie.